W tym miejscu mi się gra wysypała. Dawno tego nie miałem. Bardzo, bardzo dawno już mi się w sumie nie wysypała, ale każda gra w sumie ma prawo do tego. Dobra, mieliśmy grać w kości ze Skalenem. Słyszałem, że masz grot w Łuczni Orweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijakę. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryfy ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Mamy trójkę już, z tego co widzę. A on ma dwójkę. O, zaznacz się. I wygrałem. Na szczęście za pierwszym Grasz razem. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skale. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Oczywiście nie odejdziemy, tak? Zobaczmy, co jeszcze można od ciebie wygrać. Zapraszam. Wygramy wszystko, co się da. Co mi tu wypadło? Na pewno para. I tylko para. A Skalenowi... No też para, tyle że... A nie, niższa para. No dobra. Ale tym razem się nie podda pewnie tak łatwo. Mamy dwie pary. No i przegraliśmy. Skalen miał karetę. No oczywiście. Mamy trójkę. O, nie widzę co tam nam. O, ładnie, mamy fulla. Wygraliśmy. Siamać, wygrałeś! Skalen, mój fant. Miecz wojowniczej księżniczki Xenti. Może być? Może. Jest twój. Jakbyś chciał jeszcze zagrać, to jestem do twojej dyspozycji. Dobra, na razie ogarnijmy ten miecz. Ale to nie jest chyba jak to. Miecz dowódcy to fabularny. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie widzę tego miecza. Rozjemce mieliśmy, srebrny miecz mieliśmy. Krasnoludzkie wzmocnienia. Chyba, że to schemat. Nie, no. Mamy szarpacza. Nigdzie. Trudno. Może to jakiś bug. Zobaczmy. Co my mamy teraz? Parę. Mamy karetę tym razem. Remis. O! Pierwszy raz mi się trafił tu remis, muszę powiedzieć. On ma dwie pary. Więc nie zanosi się zbyt ciekawie. Przegraliśmy. On skończył z dwiema parami.
No cóż, ten remis mnie zaskoczył. Mamy parę, a on ma... No też parę, tyle że my mamy wyższą. Mamy dwie pary. Oczywiście on miał... trójkę. Nie wiem ile razy z nim, chyba 3 razy można z nim grać jeszcze o te jakieś jego przedmioty. Oczywiście miecza nie widziałem. Ostatnim razem chyba też tego miecza nie było, jak wygrałem. Dobra, mamy dwie pary. Liczmy na piątkę albo trójkę. No, mamy piątkę. Nie, nie mamy piątki, mamy szóstkę. Jemu w ogóle kostka gdzieś wypadła za ekran. Jestem ciekaw, czy te kostki, które wypadną za ekran, się liczą, ale chyba nie. Chociaż to mu nie przeszkodziło w sumie wygrać, tak czy inaczej. Miał trójkę. My mamy teraz trójkę. Składającą się z dwójek. A on ma trójkę składającą się z piątek. O, nic nie ugramy. Dawaj jeszcze raz. Oj. Jeszcze X przez przypadek nacisnąłem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Teoretycznie mamy małego pokera. Wygrałeś! Co tym razem wpadło w moje ręce? Szynel dziesiętnika Burej Chorągwi. Prawdziwy rarytas wśród kolekcjonerów i militarystów. Skąd ty masz takie rzeczy? Grałem i wygrywałem. Teraz grałem i przegrałem. Więcej z tobą nie gram. Nie obrażaj się. Nie obrażam się, kurwa. Po prostu więcej nie gram. No i na tym skończymy. Płaszcz Burej Chorągwi. Ale no płaszcz to był potrzebny nam do... O, mamy płaszcz. Grot włóczni, to może tu gdzieś ten miecz, nawet może to miecz dowódcy, nie wiem. Płaszcz Burej Chorągwi. On był nam potrzebny do odpowiadania na pytania tego ducha. W każdym bądź razie mamy już wszystkie przedmioty potrzebne do odcięcia Henselta od klątwy, więc wracamy do niego. Wracamy znowu przez mgłę, rzecz jasna. Tyle, że tym razem sami bez Zoltana. Ale jakoś Zoltan nam zbytnio pomocny tam nie był. No i w sumie po odcięciu Henselta od klątwy już niewiele nam będzie brakowało do zakończenia. Aktu trzeciego. Tfu, drugiego. Przepraszam. Przedostań się do obozu Henselta. Amulet wciąż działa. Zdychaj. No, w sumie teraz do obozu Henselta łatwo się dostać. Oczywiście
Teraz już nie będziemy mogli wchodzić w mgłę, tylko dwa razy można było do niej wejść z tym amuletem. Wejście w mgłę bez amuletu kończy się śmiercią po dwóch hitach chyba od przeciwników, o ile pamiętam. Oczywiście zaryzykowałem i wszedłem raz. Tak, żeby inaczej. Dobra, coś się dzieje po powrocie. Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, Silasa i jeszcze kilku. Kazałem Ves ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka. Nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Triss zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! Zobaczymy, co się tam dzieje. Mogło się sporo zmienić. Czasu, kiedy ostatnio gościliśmy, ale chyba z tego co pamiętam nie tak dużo, o ile w ogóle coś się zmieniło. Trzeba poczekać, aż się załaduje wszystko. Czołem! Dobra, pędzimy. Co będziemy tam czekać na Vermona? Chociaż faktycznie mogłoby się trochę szybciej to nam ładować. Ale mniejsze. O, dobra, coś się dzieje. Za późno. Percival gotów do drogi? Nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie Henselt. Szilard ma Triss, muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy. A na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lokmuin, Wiedźminie. Władcy i czarodzieje spotykają się w Lokmuin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Triss. Obiecuję. No i musimy udać się do Henselta. Tak jak nam to quest podpowiada, ale nim pójdziemy, jeszcze przeszukamy tutaj namiot, bo coś chyba ciekawego było. Na pewno jakaś notatka leci. List Fitz Osterlana do cesarza. Osterlena, a nie Osterlana. I zobaczymy, co w nim jest. Możecie przeczytać. Co jeszcze jest tutaj? Chyba nic oprócz tego. A coś jednak jest. Tajtywerskie buty. Mamy książkę Pieśni Gonu, ale chyba już mieliśmy taką. Albo mieliśmy książkę Dziki Gon, a Pieśni Gonu jeszcze nie.
Witaj, mistrz Niedźwiedź. Nie wiem, czy my już go nie zabiliśmy przypadkiem? Rycerz zakonu Płonącej Róży? Tutaj? Geralt z Rivi. Teraz poznaję. Terrorysta. Zabójca Siegfrieda z Denel i Jakuba z Aldersbergu. Długo czekałem na tę chwilę. Broń się! Nie wiem, czy my już go przypadkiem nie zabiliśmy? W którymś odcinku? Bo nie pamiętam. W każdym razie, no, ja nie zabiłem Siegfrieda, zostawiłem Siegfrieda przy życiu w jedynce. Ale najwyraźniej gra chce tak. Weszła nam szansa na zabicie jednym ciosem. On nic nam nie zostawia. Ale jednak, wiecie co, powiedzcie mi, czy my już z nim walczyliśmy, czy nie. To naprawdę mnie zaintrygowało. Król Henselt cię oczekuje. No dobra, idziemy pogadać z nim. Oczywiście zapiszemy przedtem. Nareszcie! Masz włócznie, Sabriny? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. Nie pożałujesz tego. Chodźmy odprawić gusła. O, tak, teraz będziemy musieli narysować pentagram. Coś nam długo się ładuje. No, w końcu. Tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie. Dobra, idziemy za nim. Będziemy musieli narysować pentagram. Znaczy, będziemy musieli, on będzie musiał. A my go mamy pokierować właśnie tam z podwyższenia. I to z Grimoire'a, Detmolta właśnie. Molta, coś takiego ma wyjść. Płaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz, panie, narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz, jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed 3 lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział, dawno gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Pfu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrześ tę sukę. Z przyjemnością wbije jej dzidę w... Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy?
Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy ciebie, uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą, czy się pojawią? Zależy od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze. Mów, co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty, panie, musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok. No i tak. Zaczynajmy. Zobaczmy, gdzie tu najpierw